Atrakcji nie brakowało. Na gimnazjalistów czekał dziś grill, warsztaty pieczenia ciast, przejażdżki konne i wiele, wiele innych. Dlaczego szkoła wybrała taki sposób promocji? Chcemy pochwalić się naszymi sukcesami, chcemy pochwalić się umiejętnościami uczniów. Każdy zawód jest u nas dzisiaj reprezentowany. Grill akurat reprezentują klasy żywieniowe. Stoiska, na których prezentowali się uczniowie poszczególnych klas, cieszyły się sporym zainteresowaniem gimnazjalistów. Mimo że do końca roku szkolnego pozostało już niewiele czasu, to wciąż wielu młodych ludzi nie zdecydowało się, jaką szkołę wybrać. Chcemy skusić jeszcze tych niezdecydowanych i przy okazji chcemy pokazać, jak mamy szeroką ofertę, a cały system rekrutacyjny rozpoczyna się 2 czerwca. Może jeszcze nam się uda kogoś do nas zaprosić. Ja się jeszcze zastanawiam, jeszcze do końca nie wiem, co chcę robić w życiu. Ale właśnie też tutaj myślałam nad technikum, nad liceum, co będzie, czas pokaże. A dlaczego tutaj warto przyjść? Właśnie... Na pewno Cię przekonywali, a podejrzewam, że już masz wyrobione zdanie. Przekonywali mnie, właśnie fajne są atrakcje, właśnie jest też kuchnia, jest dużo kierunków i bardzo mnie to zainteresowało. Zamierzam udać się tutaj na kierunek leśnika. A dlaczego akurat ta szkoła? No cóż... Ta szkoła wydaje mi się najbardziej taka przyjazna dla uczniów. Zespół szkół przyrodniczo-usługowych i bursy szkolnej ma szeroką ofertę dydaktyczną i z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.